Katarzyna Wojciechowska, TV Reklama. Jest z nami Jaś Kapela. Cześć. Cześć. Powiedz mi, jak ocenisz zachowanie Bagiety teraz, bo tutaj wyrządził ci krzywdę, jak widać. Bagieta bardzo chce się ze mną bić. No bardzo po chrześcijańsku to było, tak. Pan Jezus pewnie tak samo by zrobił na jego miejscu. No jest to żenujące i nie wiem, o co mu chodzi. Poza tym, że chcę właśnie tutaj być freakiem federacyjnym i właśnie zaczepia mnie, bo tak sobie wymyślił, że tak powiem. Właśnie pokaż może. Sobie. Spodziewałeś się tego ruchu z jego strony, czy? No spodziewałem się, że w jakiś sposób mnie uderzy, tak. Atakuje, no. A dlaczego nie chciałeś z nim face to face? Bo nie chcę się z nim bić, bo uważam, że właśnie robi to tylko dla rozgłosu i dla hype'u i dla pieniędzy i jest to słabe. Powiedz mi, dlaczego właśnie każdy tak cię atakuje? Dlaczego jest wokół ciebie taki szum? No bo generalnie jest w Polsce mało tolerancji, ludzie są mało otwarci na inne poglądy, na to, że można być właśnie trochę innym, jakoś, nie wiem, no, mieć własne przekonania na przykład. Czujesz się inny? Wyjątkowy? Inny, zawsze byłem inny, w szkole też mnie nie lubili. No a mam ADHD, jest zdiagnozowane, więc to pewnie trochę też się odpowiada za to, no ale też po prostu jestem poetą. Jestem tak, jaki jestem, no cóż. Malujesz też paznokcie, jak widać. Też maluję paznokcie, gdyż lubię i jestem sojusznikiem osób LGBT i uważam, że to jest... Ale oprócz paznokci w sumie nie różnisz się niczym, jakby żadną... Nie się, bo jestem hetero chłopakiem i czasem się lubię przebrać w sukienkę na jakąś paradę albo coś. Ładną sukienkę się... Może założysz na galę, na wejście. Może tak zrobię, zobaczymy, na pewno coś tam zrobię. No chciałbym krzewić jakąś większą tolerancję, więc staram się tam coś robić w tym kierunku. Don Casio powiedział, że wybrzydzasz, jeśli chodzi o zawodników. Nie chcesz walczyć z wieloma? Przeciwnika. Megakot na przykład też? Nie odmówiłem Megakota, chciałem się bić z Megakotem. To federacja nie chciała się zgodzić na to, żeby Megakot był w federacji w ogóle. Odmówiłem jednego przeciwnika, więc po prostu wszyscy próbowali mnie szantażować i zmusić do tego, żeby bił z Bagietą. Teraz on mnie atakuje 3 razy fizycznie w trakcie dyskusji po prostu, bo wiadomo, że to jest... dla hype'u i pieniędzy, więc może wcale nie będę się z nim bił, bo po prostu mi się nie chce. Spełnię to oczekiwanie. I nie muszę tego robić. A jak tam twoje sercowe tutaj relacje? Masz kogoś teraz? Nie mam. Nie masz? A to, że jesteś sławny, pomaga ci to właśnie w relacjach, w znalezieniu kobiety? No nie bardzo teraz szukam relacji, od roku jestem sam, uczę się żyć samemu i mam pieska i jestem zajęty teraz swoimi sprawami, swoim rozwojem osobistym. A właśnie czym się teraz zajmujesz? No zajmuję się pracą, treningami, na spacery chodzę z pieskiem. A gdzie pracujesz? Pracuję w wydawnictwie, no, ale też jestem pisarzem, więc piszę jakieś teksty, piszę poemat taki o proteście. Wydałem tomik wierszy, mogę wam pokazać mój tomik wierszy. Pokazać na konferencji, a czyli po tej dyskusji. Jest to moja 12. książka. Jest tu większość moich wierszy, jakie napisałem. Polecam, tylko czy to jest tak. Gdzie znajdziemy? W internecie można kupić i w Empikach ma być też. A powiedz mi, jakbyś dostał propozycję walki z ochroniarzem oszusta z Tindera, to dobrze, ale czy przyjąłbyś tą walkę? Boisz się go? Bałbyś się go? Nie boję się nikogo, ale jest pewien zdrowy rozsądek. I nie ma to sensu żadnego, żebym bił się tak daleko poza moją kategorią wagową. No, znaczy może kiedyś to zrobię, na razie tylko od roku trenuję. Za parę lat, jak już będę wielkim, jeszcze większym wojownikiem niż jestem, to będę się zastanawiał nad takimi propozycjami. A słyszałam, że chcesz zlikwidować rolnictwo w Polsce. Jak się do tego odniesiesz? Jest to prawda, chcę zlikwidować rolnictwo w Polsce. A dlaczego? Gdyż nienawidzę
cierpienia zwierząt i uważam, że jest to okropne oraz jest katastrofa klimatyczna i musimy odejść od zabijania i zjadania takiej ilości zwierząt, a ponieważ 30 lądów na Ziemi jest zajmowane przez pastwiska albo przez areały na pasze dla zwierząt, to gdybyśmy jedli rośliny albo na przykład białko z powietrza, to byłoby dużo lepiej dla nas wszystkich. Zapytam Ciebie, z kim chciałbyś zawalczyć po tej walce? Były ksiądz Jacek Międlaj się zgodził ze mną walczyć, bo żaden prawdziwy się nie zgodzi, bo by go wyrzucili z bycia księdzem, a to jest dobra fucha i się można ustawić, więc... Jasne, no a właśnie jeśli chodzi o pieniądze, to... Różni prawdziwi katolicy jak Bagieta i ten drugi z Kolim chcą się ze mną bić, więc mogę ciągle bić katolików, to też jest jakieś rozwiązanie. A jeśli chodzi o pieniądze, to powiedz mi, jesteś zadowolony tutaj z kasy, jeśli chodzi o Prime? No mogło być lepiej, wydaje mi się, na to, jak właśnie wszyscy nienawidzą i na to, jakie dymy robię, jaki jestem sławny. No jestem sławniejszy od tego disco polowca na przykład, jak sam przyznał. Więc... Jesteś w stanie oddać pieniądze na cele charytatywne? Była rozmowa właśnie na Zadymce o tym. Tak, znaczy no, to jest mój warunek walki z Bagietą, że tak Gaza przejdzie na cele charytatywne. No jakie to by były cele charytatywne? Myślę, że na jakąś organizację albo właśnie walczącą z zmianami klimatu, albo walczącą o zwierzęta, na przykład tak, schronisko dla piesków ewentualnie. No dobra, to dzięki w takim razie. Dziękuję też.